Znajdujemy się na dworcu głównym w Krakowie, gdzie dzisiaj stanął kolejny ofiaromat po Warszawie, po dworcu centralnym w Warszawie, gdzie w środę popielcową rozpoczęliśmy akcję Chleb dla Syrii. Tak i dzisiaj ten ofiaromat znalazł się na dworcu głównym w Krakowie. Ofiaromat służy do pomocy tym najbardziej potrzebującym. Każda złotówka zostanie przekazana na konkretne cele pomocowe na Bliskim Wschodzie. Obecnie w Syrii, gdzie sytuacja jest alarmująca, docierają do nas głosy biskupów, którzy apelują o pomoc. Sytuacja pod względem humanitarnym jest coraz gorsza. Chociaż w wielu miejscach już nie ma działań zbrojnych, to jednak ludzie potrzebują naszej pomocy. Użycie ofiaromatu jest bardzo proste. Tutaj widzimy na pierwszym ekranie opis tego projektu oraz kilka ważnych informacji dotyczących obecnej sytuacji w Syrii. Widzimy 9 lat wojny, 600 tysięcy ofiar, 25% zniszczonych domów. Klikamy chcę pomóc, wybieramy kwotę, która nam się tutaj pojawia. Możemy wybrać oczywiście inną, którą chcemy przeznaczyć. Wybieramy powiedzmy pierwszą z brzegu, przykładamy kartę płatniczą do terminala, mamy na to 50 ponad sekund, aby tą kartę płatniczą zbliżyć. Wówczas zobaczymy informację potwierdzającą akceptację przelewu. Jest zgoda. Po tej akceptacji możemy podać swój numer telefonu, aby potwierdzenie dokonania przelewu doszło do naszego telefonu. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomaga od wielu lat w miejscach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, w miejscach, gdzie jest ubóstwo, gdzie jest głód. Docieramy do wielu miejsc i staramy się pomagać na miejscu, gdzie ci ludzie tam mieszkają. Stąd nasze akcje są bardzo konkretne i praktyczne. Obecnie w Syrii sytuacja jest bardzo trudna, bardzo dramatyczna, gdzie od 9 lat ludzie zmagają się z wojną. 9 lat to możemy sobie wyobrazić, ile dzieciństwa dzieci straciło i w jakiej traumie żyją dzieci, w jakiej traumie żyją ci ludzie. Dlatego tam musimy być. Oni nas proszą o tą konkretną pomoc.